Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 30. odcinku z serii Battlefleet Gothic Armada na moim kanale i w dzisiejszym odcinku lecimy sobie tutaj zrobić zamach, to może być fajna misja. Zamachy są zawsze fajne, na heretyków oczywiście. Więc zamachnijmy się na heretyków torpedą, bolterem lub działem, lub makrodziałem. Lecimy! Boże, dlaczego tu nie ma modelu Ark Mechanicus? Mam nadzieję, że w dwójce będziemy mieli model Ark Mechanicus. Dobra. Mamy 3 minuty. Pytanie, z której strony dostaniemy przeciwnika, to jest kluczowa kwestia. Wchodzimy na 6000 metrów, dzięki temu wiadomo, mamy skok, mamy ten szturm błyskawiczny dostępny. Okej. Gdzie jest cel? Dobra, tam jest cel. Wszystkie jednostki w stronę celu, zniszczyć, zmiażdżyć, zmasakrować. Lecimy! Pełny ciąg! Zanim jego ochrona do nas doleci. Cruising speed set. Enemy ship sighted. Awaiting orders. Brace for impact. Dopalacz. Cruising speed set. Yes, Admiral. Your orders? Ship ready. At your command. I ta muzyka. Wszystkie jednostki, krótki dystans, zniszczyć go, zniszczyć to heretyckie plugastwo. Uruchomić niezniszczalność tarcz. Najwyższy priorytet, walić po generatorach. Wszystkie jednostki, zmasakrować go. Ship ready. Yes, Admiral. Dawać, rozwalić go. Zero litości dla heretyków. Nigdzie nie zrobi escape. Awaiting orders. Dobrze. I nasze statki są w miarę dobrym stanie, co warto zauważyć. Niestety żaden nie dostał levelu, no bo tutaj trzeba by zmiażdżyć dużo więcej heretyków, ale mimo wszystko... Dobra, szukamy dalej. Co my tu mamy? Zdobycie informacji jako atakujący.
Na Balam jest zdobycie informacji jako atakujący. Na Onswardzie jest zamach, ale ta plęta nie jest utracona. Na Drakulu jest zdobycie informacji jako obrońca, a ta plęta też nie jest utracona. Czyli zostają nam same opcje typu zdobycie informacji, gdzie jesteśmy atakującym. To niedobrze, takich misji nie lubię. Takie misje z kolei są bardzo mega turbo słabe. Aha! Zajebiście! Czym mam to zrobić? Zbuntowana jednostka Mechanicus. Czyżby Dark Mechanicus? Bo jest coś takiego, to właśnie jak Dark Mechanicus, to są oddziały Mechanicus, które przeszły na stronę buntowników w czasie herezji Horusa. Dobra, tam są dane. To są oddziały... dokładnie nawet nie Mechanicus, a Mechanicum. Bo kiedyś to się nazywało Mechanicum. Potem była herezja Horusa. I wtedy też Mechanicum podzieliło się na pół. Doszło do wojny między nimi. Znaczy do wojny domowej u nich doszło po prostu. W efekcie czego... część nazywała się jako Dark Mechanicum. Część pozostała wierna Imperatorowi. Potem właśnie Mechanicum przechrzczono na Mechanicus. Przynajmniej tak pamiętam, ale możliwe, że coś źle pamiętam. Dlatego jeżeli gdzieś pomyliłem nazwy Mechanicum i Mechanicus, to dajcie znać. A na pewno będzie to lepiej wytłumaczone w podcaście na temat historii Imperium, do którego będę się kiedyś tam przygotowywał, bo na razie przygotowuję się do dużego podcastu na temat ogólnej historii galaktyki oraz tego, o co chodzi z Ktan, przedwiecznymi, wojną w niebiosach i Nekronami. Ogólnie Nekroni są i Nekrontyrzy wcześniej. To jest najstarsza rasa w uniwersum, dlatego najpierw chciałbym się zająć nimi i potem, kiedy już ich będę miał ogarniętych, no to wtedy zajmiemy się kolejnymi frakcjami. A kolejni potem są, z tego co kojarzę, Eldarzy powinni być. O Eldarach to na pewno będzie bardzo długi podcast. No i ostatecznie cały podcast o Imperium. O Imperium też będzie, podejrzewam, bardzo długi podcast. Dawaj, 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 dawaj! Dostał, dobrze! Race for impact! At your command. Execute high energy turn. Dobrze, zwycięstwo, tak!
sumie takie misje nie są złe. Jeżeli przeciwnik ma w zasadzie tylko jeden okręt zdolny do zrobienia akcji abordażowej. Bo wystarczy mu ją raz uszkodzić, w sensie uniemożliwić i przeciwnik leży i kwiczy. Dobra, szukamy zatem kolejnych zdobyć informacji. Tu mamy na Balam zdobycie informacji, ale tutaj już 700 punktów jest, czyli tu będzie większa bitwa, okej. Okay. Tu są szturmy planetarne, no to nie, ale tu mamy na Gat, mamy zdobycie informacji, ale tutaj też będą duże siły. No dobra, chwila, Gat to jest świat kopiec, z tego co widzę. No, podstawowy świat produkcyjny. A Balam też w zasadzie. Jest jeszcze Elysium. Nie, ja nie chcę. Nie robimy szturmów planetarnych. Szturmy planetarne są. Nie chcę tego. Chcę tego. Najpierw jego wyekspimy. Okej, okay, tu ja chyba pancernik w takim razie widzę przeciwko nam, albo co najmniej krążownik liniowy. Dobra, robimy tak. Tak. Oznaczyć na 6000 metrów. Ten ma dane? Tak. Dobra, lecimy. Dawać na niego! Wszyscy na niego! For the Emperor of Mankind and for the Battlefleet Gothic! Ship ready. Your orders. Cruising speed set. All ahead full. Kurde. Ten nam tutaj troszkę, ten nieustraszony nam trochę wszedł w paradę. Your orders. Enemy ship sighted. Niech on się nimi zajmie. A większe okręty niech zajmą mi się. Tam coś jeszcze większego leci, dobra. Generator uszkodzony? Nie, naprawić natychmiast generator. Szybsza regeneracja tarcz. Awaiting orders. Engines to maximum. Ścigaj go i zaraz kradniemy mu dane. Dawaj, zanim postawi tarczę. Nie, cholera, postawił tarczę. A ty, koleżko, jak sobie tutaj radzisz? Walcz. Yes, Admiral. 48 sekund. Chcę dać radę. Chociaż... Who knows? Taking heavy damage. Tam ma heavy damage. Aha, dobra, ty. No dobra, rozumiem to. Dawaj, palimy do niego najszybciej, jak jesteś w stanie. Dobrze, broń zniszczona, świetnie. Cruising speed set. Mikroskok, dawaj. Mamy to, dobrze. Zmiażdżyć go teraz.
na minimalny dystans. Yes, Admiral. Targeting enemy vessel. Information secured. Your orders. Execute high energy turn. Helm coordinates acknowledged. At your command. Helm coordinates acknowledged. Dawać niezniszczalność tarcz. Wszystkie jednostki zmasakrować teraz ten cel. Your orders. Ship ready. Changing course. Skacz! Dobrze! Odleciał z danymi, świetnie! A przeciwnik chyba tu nie ma jednostek. Nie! Yes, Admiral. Jak ja tego nie cierpię, właśnie takich misji, te misje są tak zjebane! Wyskoczy gdzieś z dupy jakiś przeciwnik i dupa, ne? Nie cierpię tych misji. Powinny być same misje konwój i starcie krążowników. Mhm. I jeszcze mamy jeden zniszczony statek, który będzie się naprawiał dwie tury, ale to chociaż jeden z tych lekkich. No dobra, mamy 20 na 50 traconych z światów, więc no nie jest źle. What can possibly justify interrupting me, Lugandus? Lord Admiral, the light of the Astronomicon shines once more. Reinforcements have been dispatched to the Gothic sector. The warp stone, it is gone. Tremble before the majesty of the Emperor, for we all walk in his immortal shadow. Admiral Spire, the warp storm that isolated the Gothic sector is beginning to calm. Several ships from neighboring sector battlefleets have arrived. Battlefleet Gothic has been blooded in this war, so these reinforcements are badly needed. Several chapters of Space Marines have offered the assistance of their elite warriors, along with battle barges and strike cruisers. We have endured this long thanks to your efforts, Admiral Spire. Without your courage and valor in defending the sector, Abaddon may have won a swift victory here. Our alliance with the Eldar Corsairs has been fruitful. The aliens are sharing their knowledge about the Webway Gate. With the Eldar's aid and the support of the fleets arriving from nearby sectors, we at last have the strength we need to defeat Abaddon's forces. The mighty Battlefleet Gothic shall rise again. Our fleets will be the shield and the hammer of the Imperium. As the Emperor's servants, we must attend to our duty and go on the offensive. No to co, heretycy? Zostaliśmy jeden na jeden. Zostaliśmy jeden na jeden, plugawi heretycy. Teraz się dopiero zacznie. Bo my jesteśmy wymaksowani i gotowi do bitwy, a wy? I
Tu są trzy piękne misje. Dwa starcia krążowników i zamach. Zaczynamy od starcia krążowników. To mi wystarczy. Mam tę moc, mam tę moc. Wyrżnę heretyków w jedną noc. Idziemy na 6000 metrów. Zarżnąć ich! Wyniszczyć wszystkich heretyków! O rany! Czy wy to widzicie? To? Tylko niech on się... Niech on wyjdzie z... tego kamuflażu. To, moi drodzy, to jest statek Space Marines. Awaiting orders. Zaraz wam pokażę, bo takiego modelu jeszcze nie widzieliście. Tylko niech właśnie on wyjdzie z tej burzy, w czym on tam leci. O, zaraz powinien być normalnie dla nas widoczny też. O, proszę! I to są Ultramarines! Przynajmniej tak po symbolu kojarzę, że to są Ultramarines z zakonu Ultramarines, których przywódcą jest Robot Gulliman, czyli obecnie, według lore, Lord Namiestnik Imperium, jeden z prymarchów, czyli z genetycznych synów Imperatora, który obecnie będzie, z tego co tam kojarzę, według lore, odbudowywał Imperium. No fantastycznie! Ultrasi zawsze na propsie, ja zawsze lubiłem Ultrasów. Wielu ludzi mówi, że ultrasi są E, ultrasi są B, ultrasi są zajebiści. To jest jeden z niewielu zakonów, który jeszcze pamięta Imperium takim, jakie ono było kiedyś, a ich królestwo, czyli Ultramar, no bo to nie jest tak, że Imperium to jest jeden jakiś stały twór polityczny, absolutnie nie. To jest bardziej tak podzielone jakby na jakby dawne Imperium Rzymskie, na różne prowincje i tak dalej. To ich królestwo, Ultramar, jest jednym z najbogatszych i najlepiej zarządzanych. A to dlatego, że właśnie oni zachowali bardzo dużo z tego, jakie Imperium miało być, jakie było kiedyś. Jakim Imperator chciał, żeby Imperium właśnie było. Czyli żeby to była ostoja nauki, technologii i tak dalej. Ostoja. Nie wiem, czy powiedziałem ostoja, czy osnowa. Ship ready. Yes, Admiral. Mają pancernik. No dobra, z pancernikiem może być trochę trudniej.
ale spróbujemy go brać na długi dystans. A nasze maleńkie stateczki niech podlecą do niego bardzo blisko i niech go spróbują wziąć z bliska. Tam jeszcze jakiś mały krab widzę na mapie nadciąga. Albo to jest glitch graficzny. Nie! Tu się leją jakieś maleństwa, dobrze. Niech się leją. Dobra, ultrasi odlatują. Lećcie, ultrasi, lećcie, zrobiliście wystarczająco dużo. Dobrze, pomogliście nam wystarczająco. Lećcie, teraz my się nimi zajmiemy. Awaiting orders. Underway. Yes, Admiral. Orders received. At your command. Your orders. For the Emperor. Ship ready. At your command. Ściągnijcie więcej okrętów wsparcia. Podpalmy go. O, tak, podpalenie go to będzie dobry pomysł. Yes, Admiral. Course plotted. Dobrze, wsiądźcie mu na ogon. I od tyłu go niszczcie. Wtedy dacie radę. Dobrze! Ale pięknie dostał! Świetnie! Wskocz mu przed pysk i odpal mu torpedy na mordę. Nigdzie nie lecisz. Dobrze! Świetnie! Zniszczyć, zmiażdżyć, zmasakrować go. Jeszcze coś? Tak! Tamte... Ci tam się ciągle tłuką! Lecimy wam pomóc! Ja w to po prostu nie wierzę, co widzę. Oni całą bitwę się tam tłuką we dwóch. Jak dobrze pójdzie, to wyjdziemy bez strat własnych, nawet bez uszkodzonych okrętów. Tu zaraz odpalimy sobie leczonko jeszcze. Your orders. Mamy zniszczone dwie wieżyczki. Zobaczymy, czy... Czy naprawy polowe naprawią nam też wieżyczki. Ale byłoby fajnie. Teraz zobaczymy, bo wieżyczkę lancową nam zniszczono i makrobaterię plazmową nam zniszczono. Jeszcze 10 sekund. No, wystarczająco dużo czasu. Damage teams, begin repairs now! I zobaczmy, co się będzie działo. Naprawy trwają. Czy naprawy
naprawią nam też tą rozwaloną wieżyczkę. Bardzo by mnie to cieszyło. Ale no, chyba tego nie zdążymy zobaczyć, bo zmietliśmy wszystkich heretyków. Chociaż nie, no spoko, straty są tak małe, że... Jest dobrze, jest dobrze. I am Captain Tiberius Solarian of the Imperial Fists chapter. Your performance in battle was most impressive, Admiral Spire. Many of my battle brothers have survived thanks to the valor of your fleet. My chapter rewards such sacrifice for the Emperor. I have only done my duty for the Imperial Navy, Captain Tiberius. I am privileged to fight alongside the Imperium's finest warriors. A squad of Imperial Fists Space Marines is awaiting you at Port Moor. These Space Marines are masters of boarding actions, and they will strongly reinforce the boarding capabilities of your ship. Ale chwila! Dlaczego tutaj był oddział imperialnych pięści, zakon imperialnych pięści teraz do nas odpowiada, skoro właśnie teraz sprawdziłem i rzeczywiście to taka Omega to jest symbol Ultramarinesów, czyli to Ultrasi nam pomagali. A Imperial Fist mają taką czarną pięść na żółtym tle jako logo. Ja nie lubię takich dysonansów. To jest dysonans ludonarracyjny się to nazywa. Bo co innego widzę, co innego mi mówią. To się nazywa dysonans ludonarracyjny w grze. Dobrze, ale... Dysonansami i heretykami będziemy się zajmować w kolejnym odcinku, ponieważ ten już jest wystarczająco długi. Tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z Gothic Armady, gdzie najpierw zrobimy sobie starcie krążowników na Onsword, zamach na Draktulu sobie potem zrobimy, a potem spróbujemy zrobić ten konwój... Nie, konwój nie. Zdobycie informacji spróbujemy zrobić na Balam. Może się uda. Chociaż tu mamy też zamach jako obrońcy, ale Arsi nie jest... Nie Arsi. Akri nie jest zdobyte, więc dobra, spróbujemy zrobić tutaj to zdobycie informacji na Balam. Mhm. Ale dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście, no i na razie.